partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Lato to jest element ognia. Mhm. Jak sobie wyobrazisz ogień, który bucha do góry, bucha na wszystkie strony, ogrzewa wszystko, też pali, to też trzeba pamiętać zawsze o tej drugiej stronie medalu. Ale lato to jest czas miłości i radości. I on jest no, nie tylko w TCM-ie czasem miłości i radości, ale on po prostu taki jest, ponieważ kiedy jest jasno na dworze, kiedy jest ciepło, to się, kiedy są dni dłuższe, to się po prostu więcej chce. W związku z tym, mimo że medycyna chińska bardzo tak restrykcyjnie często podchodzi na przykład do pójścia spać, tak? I uważa się, że zimą trzeba chodzić wcześniej spać i czasami nawet 21 to jest ta godzina, kiedy już powinno się iść spać, to latem mówi się, że można chodzić później spać, można też wstawać później, wcześniej, no to jak już kto lubi, ale nie ma takiej restrykcyjności na przykład w tym. W związku z tym to daje nam ten czas, żeby cieszyć się właśnie życiem po pracy, jeszcze się z kimś spotkać, gdzieś pójść i tak dalej. Więc ja myślę, że pierwsza rzecz latem to jest właśnie paradoksalnie korzystać z tego. Czyli odpuścić sobie wszystkie restrykcyjne diety, odpuścić sobie oczyszczania, bo lato to też jest tak zwane najwyższe yang, czyli ten taki moment, kiedy wszystko jest w maksymalnym rozkwicie. To też nie jest czas na robienie właśnie diet oczyszczających. Natomiast korzystać z tego, co daje to lato. Ale korzystać też z głową, jak to się mówi, ponieważ to, co zasiejemy latem, mimo że latem już nie siejemy, ale to taką przenośnie stosuję, bo latem tak naprawdę pracujemy na to też, co będzie się działo na jesieni. I tak jak latem oczywiście trzeba korzystać ze świeżych owoców, ze świeżych warzyw, jeść to, co jest w tym sezonie atrakcyjne, to też trzeba pamiętać o ciepłym jedzeniu, którego potrzebujemy paradoksalnie latem dużo więcej, może nie dużo więcej niż zimą, ale potrzebujemy go latem, ponieważ latem, jeżeli sobie wyobrazisz ten nasz ogień trawienny, który w środku nam służy właśnie do trawienia i dzięki temu się odżywiamy, to on, to yang nasze ze środka unosi się do powierzchni. Otwiera tą powierzchnię, żebyśmy się mogli spocić, schłodzić. Trochę też ciągnie swój do swego, tak jakby patrząc na to w ten sposób. W związku z tym w środku zostaje mało tego ognia. I teraz jeżeli jeszcze do tego nałożymy dietę, która będzie się składała non-stop z pomidorów, ogórków, chłodników i lodów i zimnego piwa, a niestety bardzo często tak jest latem, no bo ono też zachęca do tego, nie ma wątpliwości, jak jest gorąco, żeby się trochę schłodzić, no to a nie mamy w środku tego ognia i dostarczamy same zimne produkty, no to siłą rzeczy to w pewnym momencie sprowadzi to yang, że ono zniknie. I zacznie się tworzyć wilgoć, śluz i to są wszystkie zaziębienia jesienne. To są wszystkie, jak ja to mówię, gluty na jesieni, smarki i ta podatność na grypy. To jest właśnie ta niezbilansowana dieta latem. Więc lato to jest czas, żeby oczywiście jeść świeże, ale na przykład to jest czas, jeżeli chodzi o obróbkę taką termiczną, żeby krótko podsmażać, krótko blanszować, krótko gotować na parze, żeby niezależnie od tego, że jemy te świeże warzywa, to żeby je obrabiać termicznie po prostu w krótki sposób, żeby dać im jeszcze taką, trochę tego yang im dodać, takiego kopa, żeby je zjangizować. To jest też czas, że na przykład fajnie jest pamiętać o tym, żeby używać troszkę chili, troszkę pieprzu kajeńskiego, troszkę świeżego imbiru, żeby też sobie trochę tego yang dodać. Nie chodzi o to, żeby to było wszystko ostre, tak? Żebyśmy się dobrze zrozumiały. To nie ma być tajska kuchnia. Nawet łagodna tajska. Nawet łagodna tajska, ale żeby tego troszkę było, tak? Szczególnie ja zawsze mówię, jak na przykład latem jemy więcej nabiału, który jest nawilżający i jest nam potrzebny, bo często ta gorąca pogoda powoduje, że jesteśmy wysuszeni, ale to jedzmy ten nabiał na ostro. Jedzmy go z cebulką, z czosnkiem, z oliwą, z oliwek, troszkę chili. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.